Ze mną pan Wojciech Zrzyzga. Panie Wojciechu, ta polska grupa, jak pan ją ocenia, chyba nie jest najtrudniejsza. No nie, błędna ocena. Najtrudniejsza z możliwych i jeszcze trzeba od razu pamiętać, z którą grupą się łączymy. Łączymy się z grupą D, a tam też przeciętnych zespołów i troszkę słabszych w tej skali rankingowej, no brak. To zapowiada, że pierwsza faza mistrzostw i właściwie druga, od razu nasz zespół musi zacząć od wysokiego C, a potem musi być tylko już bardzo wysoko. Także żadnego momentu zawahania czy żadnego momentu słabości ja w tej pierwszej fazie dla naszego zespołu nie widzę, stąd ta trudność. No i kolejne mecze, które będzie reprezentacja rozgrywała od tego otwarcia z Serbią, to praktycznie turniej bez momentu wytchnienia. Ja osobiście właśnie tę grupę D oceniłem jako najmocniejszą, ale widzę, że pan jednak grupę A. No bardziej się skoncentrowałem na naszych. Ja myślę, że tu możemy sobie oczywiście dywagować. Włosi, czy Iran, czy Francuzi. No to są równie porównywalne zespoły do tych, które my mamy. Argentyna, Serbia to są doskonałe zespoły z bardzo ustabilizowaną siatkówką, z graczami, którzy od Igrzysk Olimpijskich pokazali już, jak grają, na jaki poziom mogą wejść. Także, tak jak powiedziałem, myślę, że to jest losowanie, które nie stawia nas absolutnie w żadnej uprzywilejowanej sytuacji, wręcz stawia nas, nie przypominam sobie mistrzostw na tym poziomie, żeby gospodarz miał tak trudny i początek, środek, oby był dobry koniec. Na pewno będzie pan komentował mecze siatkarskiego mundialu, ale czy będą to też już, czy wiadomo, że będą to też mecze reprezentacji Polski? Myślę, że fani chcieliby wiedzieć, czy pan Wojtek będzie komentował. No ja na to pytanie, to proszę skierować pytanie do Mariana Kmity, dyrektora. Jeszcze nie wiadomo, Owszem, my mamy pewien system u nas takiego rozdzielnika meczów. Jesteśmy z Tomkiem Swędrowskim, nie odważę się powiedzieć, pierwszą parą, czy Tomek na pewno jest pierwszym komentatorem. My eksperci, Irek Mazur, Tomek Wójtowicz i ja chyba jesteśmy na równi traktowani. Zobaczymy, jaki będzie rozkład w różnych miastach. To logistycznie będzie ogromne wyzwanie dla stacji. Jak pan ocenia samą galę dzisiejszą? Bardzo, bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że w miarę skondensowana, dość czytelna. Chyba nawet to podawanie systemów grupowych i jak to będzie wyglądało, nie znudziło kibiców, bo kibic siatkarski, myślę, że jest kibicem bardzo inteligentnym, bo siatkówka to gra dla ludzi inteligentnych. Także występy naszych szacownych artystów. To chyba wszystko w miarę się zmieściło w takich ramach do zaakceptowania. A tak naprawdę to nie my Polacy tu oczy robiliśmy, tylko widziałem tych różnych gości z zagranicy, bo oni to nawet te wielkie swoje imprezy robią o wiele, że tak powiem, ciszej, skromniej. Zobaczymy, jakie będzie losowanie Mistrzostw Świata Kobiet we Włoszech. Tu będziemy mieć porównanie. My niedawno pamiętamy, jak wyglądały Mistrzostwa Świata we Włoszech. Proszę mi uwierzyć, że nie obrażając gospodarzy, nie będzie żadnego porównania. To może jeszcze pytanie o ten gorący temat, mecz otwarcia z Serbami. To dobry pomysł, że odbędzie się na Stadionie Narodowym? Jest to pomysł bezprecedensowy. Czy dobry od strony sportowej może się okazać bardzo logistycznym, trudnym wyzwaniem. Zabezpieczenie dla zespołów równych warunków gry i stworzenie tych, których siatkarzom są niezbędne. Temperatura, ruchy powietrza, wilgotność, to co na hali jest zabezpieczone w 100%, tu się może okazać, pogoda może spłatać. To jest niby przełom sierpnia i września, ale wiemy, różnie to bywa. Mam nadzieję, że nie będzie kąpieliska. Wolę, żeby było już upał i gorąco. Z tym sobie siatkarze poradzą. A że mecz naprawdę o punkty, ten mecz będzie dalej, na pewno się ciągnął za oboma drużynami. Żaden nikt nie odpuści. Trzeba przygotować ten stadion ciut wcześniej. Ja myślę 3-4 dni te reprezentacje będą chciały tam trenować. I potem się okaże, na jakie trudności napotkają. Już dziś wiadomo, że na takim stadionie, chociażby rozgrywającym, będzie się grało strasznie ciężko, żadnych punktów odniesienia. Jak będzie odbierał to kibic, też mi ciężko jest powiedzieć. Mam nadzieję, że teren dookoła boiska zostanie też wypełniony trybunami. Troszeczkę te trybuny zostaną przybliżone, żeby i siatkarze czuli się zdecydowanie troszeczkę przytuleni do kibiców, a kibice troszkę bliżej drużyn. Bo tak oni się będą czuli chyba troszeczkę wyobcowani. To co widziałem na tym jednym z treningów, co Brazylia z Polską miała okazję w zeszłym roku przed Ligą Światową, taki mini trening powiedzmy zorganizowany był, to tam można się poczuć nieswojo. Jednym zdaniem albo jednym wyrazem, czarny koń tych zawodów?
Czarny koń, no chciałbym, żeby my, bo my uważam, że nie będziemy w grupie faworytów. Nie jesteśmy i chyba logiczne by byłoby niefaworyzowanie naszego zespołu i wskazywanie, że jesteśmy jednym z kandydatów do medali. Jesteśmy w szerszej grupie zespołów, które taki medal zdobyć mogą. Natomiast no, czarny koń, myślę, że zespół Iranu. To może być zespół, który może zaskoczyć wszystkich. Gra już bardzo dobrze i z tych zespołów poza, no bo przecież nie powiem, że Rosjanie czy Brazylia, a czarny koń to jest ktoś, kto ma zaskoczyć. To może być właśnie ten zespół. Dziękuję w takim razie i do zobaczenia na mistrzostwach. Do zobaczenia.